Otrząsnęliście się jakoś? Próbowaliście zrozumieć, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie? Wiesz co, to jest wszystko na gorąco w tym momencie jeszcze. Trudno coś powiedzieć. Moim zdaniem po krótkiej analizie można powiedzieć, że to, co zagraliśmy, to było to, co stać tą drużynę w tym momencie. Wydaje mi się, że tym składem osobowym zagraliśmy 3 całkiem przyzwoite mecze. Jeden z najlepszych meczy na tym turnieju z drużyną z Francji. I w drugiej grupie było widać, że tej drużynie brakuje siły. Powiedziałeś, że to, co na co was stać, no ale ten mecz z Chorwacją, no to nie był taki mecz, który pokazywał, na co was stać, bo nawet jeśli byliście słabsi od Chorwatów, to nikt, pewnie również wy i Chorwaci, nie spodziewał się aż tak strasznego lania. Tu było widać zdecydowanie, że fizycznie byliśmy słabsi od tego zespołu. Oni mieli bardzo szeroką ławkę, a u nas ci zawodnicy, którzy rozgrywali 6. mecz z kolei, 60 minut nie byli w stanie już unieść tego na swoich barkach. Obciążenia były zbyt wysokie. Macie jeszcze jeden mecz w turnieju, wyjeżdżacie z Krakowa do Wrocławia. To będzie mecz dla was, wiadomo, nie o taką stawkę, o jaką chcieliście, bo 7. miejsce ze Szwecją, ale zdołacie jakoś się pozbierać, żeby dobrze się pożegnać z polską publicznością? Musimy, bo w sumie za co wielkie słowa uznania i wielkie słowa podziękowania to dla kibiców, bo oni spisali się na złoty medal. My niestety nie. I bardzo dziękuję kibicom. Dziękuję. Sławku, trener Michael Bigler podał się do dymisji. Prezes Andrzej Kraśnicki tę dymisję przyjął. Wy macie niedługo turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Jak myślisz... Nie wiem, czy jesteś w stanie coś powiedzieć, ale o jakichś decyzjach przyszłych związku, jak ty byś to widział, bo czasu bardzo mało do tych kwalifikacji, a bardzo ważne są. Tak, to są bardzo ważne kwalifikacje i trudno mi teraz oceniać. To nie jest decyzja, która należy do zawodników, to jest decyzja, która należy do władz związku i ta decyzja będzie decydowała o przyszłości piłki ręcznej w Polsce. A masz kogoś, z kim chciałbyś bardzo pracować? W moim wieku trudno mówić, z kim ja bym chciał. Pamiętajmy, że trener decyduje o wyborze zawodników. Życzyłbym sobie, żeby był to trener z Polski, ale to ja mówię, to ta decyzja należy do władz związku. Ale wszyscy jeszcze do turnieju i mam nadzieję do igrzysk, czy wytrwacie przy reprezentacji? To się jeszcze okaże, to mówię, tutaj wszystko zależy od nowego trenera i przede wszystkim od formy naszej.